W poprzednim odcinku stworzyliśmy nasz pierwszy artykuł, pierwszy wpis. Jeżeli robimy to na nasz serwerze, który jest gdzieś umieszczony w świecie, to tak naprawdę to, co robimy, od razu mogą inni użytkownicy oglądać online. No, warunek jest taki, żeby wiedzieli, gdzie tego szukać. Oni nie wiedzą jeszcze, gdzie tego szukać. Tak naprawdę tej strony jeszcze nikt poza nami nie widzi. Google jej też nie widzi, dopóki nie dodamy do indeksu. O tym kiedyś indziej w następnych odcinkach. Chyba w następnych odcinkach. Teraz tak. Nasz pierwszy artykuł jest już stworzony. Za pomocą tej ikonki utwórz artykuł. Żeby zobaczyć listę artykułów, kliknijmy tutaj artykuły. Tą oto ikonkę. Lub z rozwijanego menu tutaj tą ikonkę artykuł. Proszę zwrócić uwagę. Klikając tutaj artykuł, przejdziemy do listy, tak jak za pomocą tej ikonki. Natomiast utwórz artykuł tutaj, się rozwija w bok, to jest odpowiednik tej ikonki. Świetnie. Skorzystajmy z tej ikonki, z tego skrótu i przejdźmy sobie do artykułów. Oto jest lista naszych artykułów. Pierwsza kolumna to jest tytuł. Możemy sortować sobie, gdybyśmy mieli więcej tutaj, to byśmy mogli sobie sortować alfabetycznie. To jest Allianz właśnie, status. Opublikowany czy nie? O statusach sobie właśnie za chwilę opowiemy. Wyróżniony, czyli na stronie tytułowej jeszcze nie. W jakiej kategorii się znajduje? Kolejność artykułów w danej kategorii, jeżeli jest ich więcej. Kto ma do nich dostęp? Utworzono przez autor. Kiedy został utworzony? Ile razy został obejrzany? I do jakiego języka, w jakich językach będzie wyświetlany? Oraz numer ID artykułu w bazie. Tak wygląda nasz to podstawowy. Jeżeli mamy dużo artykułów na stronie, możemy artykuły filtrować, wpisując tutaj fragment tytułu tego artykułu i klikając tutaj znajdź. Jeżeli chcemy wymazać, to klikamy wyczyść. Pięknie. Na razie mamy za mało artykułów, żeby pokazać te opcje tutaj i te opcje tutaj. Stwórzmy sobie kolejny artykuł nowy. Klikając tutaj ikonkę utwórz. Oto nasz edytor, menadżer artykułów. Nadajmy mu tytuł drugi artykuł. Świetnie. Allianz, jak mówiłem, wypełni się sam. Pomińmy na razie te elementy jeszcze tutaj. Wpiszmy tutaj znów jakiś tekst. Skopiujmy go z mojej strony. Na słynne wideo porady. O, tutaj opyk. O, fajnie. Aby nam wszystkie formatowania uciekły, to my sobie tutaj ten artykuł troszeczkę przekopiujemy znów przez notatnik. Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-C. Przejdźmy do naszej stronki, pyk. O. Przepraszam za słownictwo, jeżeli kogoś razi, może nie słuchać tego artykułu, słowa pek i tak dalej, odgłosy z tła zmywarki. Może nie oglądać, nikt nie każe oglądać Państwu tego artykułu, jeżeli coś Państwu przeszkadza tego kursu. Świetnie. To już mamy dłuższy artykuł. Artykuł można podzielić, jak Państwo widzieliście, na dwie części. O, gdzieś to nam się udało, tutaj jest. Cofnijmy się tutaj, czyli ten wstęp i czytaj więcej. Jak to zrobić? Najeżdżamy myszką w tym miejscu, w którym chcemy, żeby nastąpił podział. I klikamy. W moim wypadku będzie to tu po kropce. Przechodzimy niżej i mamy więcej. W tym edytorze akurat musimy skorzystać z tego więcej. Mamy już tutaj więcej, prawda? Pojawiła się taka czerwona linia. Dobrze. Wyróżniony, tak? I kliknijmy zapisz. Nie wychodzimy z tego. Będziemy jeszcze go edytować. Znów naciśnijmy słynny przycisk pokaż witrynę. Proszę. Mamy drugi artykuł z opcją czytaj więcej. Drugi artykuł z takim. Świetnie nam idzie. Czyli, przypominam, klikamy tu, gdzie chcemy, bo więcej, klikamy więcej.
Teraz ważna rzecz. Ważne, jak piszemy jakąś długą pracę, bardzo długo, to tytuły akapitów, śród tytuły zaznaczamy za pomocą nagłówków. Virtuem art 2 od dziś. I tutaj mamy coś takiego jak akapit. Korzystajmy z tych nagłówków, ponieważ czym wyższy nagłówek śród tytułu, to te słowa kluczowe są dla Google ważniejsze niż, o cofnijmy sobie, coś mi się tu dziwnego zrobiło, słowa wzięte właśnie, traktowane jako tytuł, śród tytułu postaci właśnie tego H, ten nagłówek 1, 2, 3 są ważniejsze niż te słowa będące tutaj ciurkiem. Tak samo, jeżeli chcemy zwrócić uwagę na jakieś słowo, warto je pogrupić. To też będzie znaczyło, że to słowo jest ważniejsze. To co, zróbmy sobie tutaj Virtuem Art, zaznaczamy Virtuem Art i klikamy H3. Świetnie. Teraz zaznaczmy sobie jeszcze tutaj Virtuem Art 2. Świetnie. I tutaj mamy opcję metadata, prawda? Krótki opis, streszczenie tego artykułu, które będzie pojawiało się w Google, tak jak Państwu pokazywałem na naszej stronie, co to jest tam opisy na początku, w poprzednich odcinkach. To jest właśnie metaopis. Słowa kluczowe, uwaga, bądźmy spójni, nie piszmy innych słów kluczowych niż te, które są tutaj podkreślone. Google tego nie lubi i nie dziwiłbym się Google, gdyby olało Państwa w tym momencie te słowa kluczowe. Jeżeli tutaj są pogrubione słowa kluczowe w Virtuem Art 2, to tutaj też powinny być te słowa zaznaczone. Jeżeli tutaj pogrubimy, czy też wziemy w nagłówek któregoś rzędu, a tu mieścimy zupełnie inne słowo, no niestety, nie mamy spójności, a brak spójności już jest naszym minusem. Musimy być spójni. Streszczenie witryny to też warto, żeby oddawało to, co jest tutaj na witrynie. Będąc spójnymi, tworzymy wartościową treść. Świetnie, czyli co? Mamy już artykuł podzielony i opisany dla Google i ze słowami kluczowymi. Żeby nie przedłużać więcej rzeczy na temat artykułu, pamiętają Państwo, w poprzednim odcinku pokazałem coś takiego jak ustawienia globalne dla artykułów. Tutaj możemy to zmienić. I pokażmy datę opublikowania, ale tylko dla tego artykułu. Więc jak klikniemy tutaj opcję artykułu, o tu i pokażemy, pokaż datę stworzenia i opublikowania, skupmy sobie datę stworzenia, pokaż. Kliknijmy zapisz, to proszę zwrócić uwagę, zróbmy podgląd. O. A jeszcze nam to nie wyszło. Nie wyszło nam to z pewnych bardzo prostych powodów, ale o tym kiedyś indziej Państwu powiem. W każdym razie tutaj możemy pokazywać te opcje indywidualne dla każdego artykułu. Spróbujmy autora, pokaż. Zapisz. Pokaż witrynę. Też się nie pokaże, bo wcześniej zaznaczyliśmy, żeby się pokazał, prawda? Świetnie. Zmieniamy tutaj artykuł. Opcję publikacji. Jeszcze wróćmy tutaj na chwilę do tego. Inna nazwa autora, jeżeli ktoś inny to stworzył. My tylko wklejamy to na daną stronę. Data utworzenia. Rozpocznij publikację. Artykuł może się z życzeniami rozpoczynać dokładnie w Wigilię z życzeniami świątecznymi. Publikacja. I parę innych tutaj zmian, mniej istotnych dla początkujących twórców. No cóż. To chyba na tym wszystko w tym odcinku. W następnym odcinku pokażę Państwu, jak wstawić zdjęcie do naszego artykułu i co zrobić z grafikami. Dziękuję.